Szanowni Państwo, w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana bardzo miło mi Państwa powitać na wykładzie pod tytułem Co prymas Stefan Wyszyński mówił o kobietach. Ja nazywam się Paulina Wolska, a naszym gościem jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk. Zanim oddam głos panu profesorowi, tytułem wstępu chciałabym tylko zauważyć, iż patrząc na błogosławionego prymasa Stefana Wyszyńskiego, jego życie, posługę, nauczanie, możemy stwierdzić, że wszystko to łączą trzy wymiary miłości. Miłość do Kościoła, miłość do Ojczyzny i miłość do Matki Bożej. I ta ostatnia właśnie ma wymiar wyjątkowy. Prymas Wyszyński wypracował szczególną teologię szczególnej obecności Maryi w dziejach Polski. Twierdził, że polska maryjność nie jest słabością, ale siłą. I ona jednoczy naród wokół spraw doczesnych i wiecznych. Twierdził, że nasz naród ma instynkt dziecięcy, ucieczkę do matki. W trakcie swojej posługi nauczył o godności kobiety, o jej miejscu w kościele, w życiu społecznym, o wyjątkowej roli macierzyństwa, o wzajemnych relacjach w rodzinie. Sam prymas w relacjach z kobietami, o relacjach z kobietami pisał tak, i tutaj cytat. Zapamiętaj sobie, ilekroć wchodzi do pokoju twojego kobieta, zawsze wstań, chociaż byłbyś najbardziej zajęty. Wstań, bez względu na to, czy weszła matka przełożona, czy siostra Kleofasa, która pali w piecu. Pamiętaj, że przypomina ci ona zawsze służebnicę pańską, na imię której Kościół wstaje. W ten sposób płacisz dług wobec swej rodzonej matki, która ci usłużyła własną krwią i ciałem. Wstań i nie ociągaj się. Pokonaj swą męską wyniosłość i władztwo. Te słowa prymas Wyszyński zanotował w czasie pobytu w ostatnim miejscu uwięzienia w Komańczy, gdzie przebywał w klasztorze sióstr Nazaretanek od 29 października 1955 roku do 28 października 1956 roku. Dobrze, szanowni Państwo, w takim razie oddaję głos panu profesorowi. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję Poznańskiemu Oddziałowi Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana za zaproszenie mnie do wygłoszenia kolejnego wykładu, tym razem na no jednak frapujący temat, co prymas mówił o kobietach. A mówił bardzo interesujące rzeczy i można powiedzieć, to co on mówił o kobietach, stoi w zdecydowanej sprzeczności z takim niekiedy bardzo stereotypowym ujęciem postaci nauczania prymasa, wedle którego prymas był takim hieratycznym, takim wyniosłym księciem kościoła, który oczywiście robił wielkie rzeczy, ale tak naprawdę był takim no jednak konserwatystą, który nie był skłonny myśleć i działać po nowemu. I to, co prymas mówił, a zwłaszcza to, co robił też w kontekście kobiet, stoi właśnie w sprzeczności z takimi utartymi poglądami, które gdzieniegdzie jeszcze w odniesieniu do błogosławionego kardynała Wyszyńskiego pokutują. Ja chciałbym zacząć od dwóch cytatów. Obydwa pochodzą z promemoriów, czyli tych zapisków, które prymas robił na bieżąco. One pochodzą, te dwa cytaty, z tomu czwartego promemoriów wydawanych staraniem Instytutu Pamięci Narodowej, obejmujących okres 1956-57, kiedy już błogosławiony kardynał Wyszyński wyszedł z uwięzienia i podjął na nowo posługę na stolicach w Gnieźnie i Warszawie. I podsumowując niejako ten rok 1956, w dniu 31 grudnia 1956 roku prymas zanotował w swoich prememoriach, odwołując się do tego wielkiego wydarzenia, jakim były jasnogórskie śluby narodu złożone wtedy po raz pierwszy w tym roku 26 sierpnia 1956 roku, jeszcze kiedy on był uwięziony. I prymas w prememoriach pisze tak, podsumowując niejako ten rok 56. Musiałem patrzeć na ludzi, którzy mogli działać na chwałę królowej Polski, a nie działali, pełni lęku. A jednocześnie mogłem w skrytości kierować pracami przygotowawczymi do przyrzeczeń jasnogórskich. Pomimo mego nacisku, księża biskupi nie włożyli w sprawę serca. Dopiero widok tłumów w dniu 26 sierpnia bieżącego roku pod Wałami nawrócił ich, ale nie było to skuteczne nawrócenie.
gdyż w swoich kuriach tylko kilku wydało zarządzenia skuteczne. Koniec cytatu. I drugi cytat z 3 maja 1957 roku. Rozpoczyna się Wielka Nowenna. Cytuję. Właściwie zespół ósemek doprowadził do tego, że były ślubowania jasnogórskie, że powstał nowy tekst ślubowań i że miało miejsce uroczyste ślubowanie. Podobnie jest rzeczą niewątpliwą, że cały program roku maryjnego i nowenny do milenium wyrósł ze współpracy zespołu. Koniec cytatu. To są słowa prymasa w jego prywatnych zapiskach, pisanych na bieżąco i, jak wiemy, prymas nie owijał w bawełnę tego, co miał do przekazania. Te słowa, przed chwilą zacytowane z 3 maja 1957 roku, to jest urywek większej całości, większego fragmentu, w którym prymas w ostrych słowach opisuje, nazwijmy to, daleko posuniętą rezerwę ojców Paulinów w odniesieniu do przebywania, samego faktu przebywania w obrębie Jasnej Góry, owych ósemek, czyli kobiet, pań, które przyszły prymas poznał jeszcze w czasie II wojny światowej. To grono kobiet głęboko wierzących, zaangażowanych także społecznie, doceniających społeczną stronę katolicyzmu. Nazwa pochodziła od 8 błogosławieństw. By kierować się w swoim życiu 8 błogosławieństwami, ósemki. I te panie będą tworzyć z polecenia i błogosławieństwa prymasa, Prymasowski Instytut Jasnogórskich Ślubów Narodu. Z siedzibą na Jasnej Górze, co bardzo nie podobało się, jak wiemy z zapisków prymasa, wielu ojcom Paulinom, którzy, jak mówił, wolą słuchać swoich kucharek niż być otwartym na obecność tych pań z tego zespołu ósemek. I jak widzimy z tych słów prymasa, udział tych kobiet był absolutnie fundamentalny dla powodzenia jakże fundamentalnych z kolei, o fundamentalnym znaczeniu przedsięwzięć akcji duszpasterskich prymasa. Mówimy tu o jasnogórskich ślubach narodu i Wielkiej Nowennie. To mówił prymas, że to on widział tu absolutnie tą kluczową rolę. Okiem historyka patrząc, wiedząc o tym, jak wielkie znaczenie miały jasnogórskie śluby narodu i Wielka Nowenna zwieńczona obchodami milenijnymi, nakładając na to opinię księdza prymasa, gdy chodzi o rolę kobiet w tych właśnie najważniejszych kwestiach, no więc można powiedzieć, że prymas rzeczywiście oparł się na współpracy kobiet, tych ósemek, których widział o wiele większą gotowość, na przykład na zaakceptowanie, na włączenie się do inicjatywy, jaką były jasnogórskie śluby narodu, niż u swoich braci w biskupstwie, co wiemy z tego cytatu z kolei z 31 grudnia 1956 roku. Bardzo symptomatyczna różnica. Zresztą radzę czytać wszystkie tomy, oczywiście promemoriów, ale ten czwarty obejmujący lata 56-57 to jest naprawdę pod wieloma względami wstrząsający, także w tym kontekście, o którym tutaj jest mowa. Prymas, jak przejrzeć jego nauczanie przez te kilkadziesiąt lat prymasowskiej posługi, no to widać wyraźnie, że kobiety, ich rola w kościele, ich rola w społeczeństwie, w narodzie, w rodzinie, no można powiedzieć, nie schodziła z umysłu i serca prymasa. One były ciągle obecne w tym nauczaniu i obecne były w bardzo ważnej, nie gdzieś marginesowo, tylko zajmowały centralne miejsce. No, prymas podkreślał w kwietniu 60 roku, Ewangelie nie zanotowały ani jednego nieposłuszeństwa kobiet wobec Chrystusa. Ewangelie nie zanotowały ani jednego nieposłuszeństwa kobiet wobec Chrystusa. I mówił w czasach, kiedy
kiedy, no, można powiedzieć, jeszcze nie można było mówić o jakimś przełomie, o jakimś wielkich nowych czasach w Kościele. On mówił tak, na przykład w 1963 roku. Jest w nas jakiś dziwny upór psychologiczny, jakiś uraz wyrastający z naszej arcymęskości, jakieś resztki freudyzmu, które się jeszcze w naszym stosunku do kobiet utrzymują. Gdy rozmawiałem z jednym biskupem francuskim i mówiłem mu, że w mojej diecezji pracuje około 200 katechetek, on zawołał: o, gdybym ja miał 20 katechetek, ale skąd mam je wziąć? Poradziłem mu: z ludzi, po prostu z ludzi, spośród normalnych, na dwóch nogach chodzących ludzi, chociażby byliby z długimi włosami, bo Chrystus za nie też umarł w obecności Matki Najświętszej, która stała pod krzyżem i była socia passionis i corredemptorix. Dlatego też nie można spośród 4 miliardów ludzi, którzy są przedmiotem naszego pasterzowania, odrzucić na bok 2 miliardów i powiedzieć im: milczcie. Musimy tylko coś przełamać w naszej męskiej, ekskluzywnej psychice, aby dostrzec wartości duchowe, które Bóg dał światu kobiecemu, umiejętnie nim pokierować i wykorzystać ku dobru. 30 sierpnia 1963 roku. A jaka jest ta diferencja, specyfika? To są specjalne wartości duchowe kobiet, które prymas dostrzega. I mówił, bo niewiasty mają tę właściwość i w życiu rodzinnym, domowym, i w życiu narodowym, że najwięcej mogą wytrzymać, najwięcej wycierpieć, najmniej się lękają, najbardziej są wytrwałe. Im można powierzyć tak wiele spraw Kościoła Świętego, nawet sprawę Bożą w rodzinach. One wytrwają, one zawsze wytrwają. I powiedział to na ziemi wielkopolskiej, w Gostyniu, 5 kwietnia 1961 roku. A więc widać wyraźnie, że prymas dostrzegał absolutnie kluczową rolę kobiet w Kościele. Postulował, aby ta rola była jeszcze większa, ale zwróćmy uwagę, nie czynił tego po to, aby, nie wiem, wywrócić nauczanie moralne Kościoła, czy wywrócić teologię Kościoła, czy dyscyplinę wewnętrzną w Kościele, tylko kierowała nim przede wszystkim miłość i sprawiedliwość. Także w tym wymiarze społecznym. Tutaj można powiedzieć i odwaga, której nigdy prymasowi nie brakowało, to nie była brawura, ale odwaga. Zawsze połączona oczywiście w jego przypadku, jak przystało na wielkiego księcia Kościoła, z roztropnością. No właśnie, i to też pobrzmiało w tych zacytowanych słowach. Coś, co tutaj dla męskiej części widowni tutaj trzeba uprzedzić, że tego było więcej, to znaczy tych nieprzyjemnych dla nas mężczyzn wątków w nauczaniu prymasa. Tak jak on nas chłostał, nasze wady, no to można powiedzieć, żadne tak zwane feministki katolickie nie są w stanie tego uczynić. A do tego, ponieważ on miał niekwestionowany autorytet, to trzeba z pokorą wsłuchać się w to, co mówił wielki prymas o nas mężczyznach, stanowiących te niekorzystne tło dla wielkich cnót niewieści. I mówił w 1964 roku w Warszawie, 6 sierpnia. My wiemy, że ludzie na pewnym etapie swojego życia i współżycia mogą być nieznośni, dokuczliwi, zrzędni, niecierpliwi, czepiający się drobiazgów, egoistyczni. Zwłaszcza, gdy idzie o mężczyzn. Są urodzonymi egoistami. Egoizm ich rozwija się niekiedy do wymiarów fantastycznych. Jeżeli nie umieją go w jakiś sposób przezwyciężyć i równoważyć, staje się po prostu katastrofą. Żeby uniknąć tej straszliwej katastrofy, do której pchnie czy popycha ten wrodzony niestety mężczyznom egoizm, bo potrzeba korekty w postaci właśnie, którą daje kobieta. Bo prymas w tym samej homilii kontynuował. Oczywiście wszystko to wymaga zapomnienia o sobie, bohaterstwa, ale łatwiej na to zdobyć się kobiecie niż mężczyźnie.
ona jest przyzwyczajona do dawania, do udzielania, do przekazywania dóbr, podczas gdy mężczyzna denerwujący się przy stole, przy pustym talerzu, czeka władczo na głupią łyżkę, którą trzeba położyć i narzeka, grzebią się tam znowu i grzebią. Wtedy właśnie trzeba zachować spokój i równowagę ducha. To jest wielka zaleta kobiet. Któraś ze stron musi mieć większe umiejętności i sprawności pokojowe, aby nie doprowadzić do konfliktów i zachować pokój Boży. I te wrodzone kobietom cnoty, umiejętności, których nie starczy mężczyznom, powoduje, że jednak kobiety powinny odgrywać tą znaczniejszą rolę w wszystkich wspólnotach, które spotykały się z tą wielką troską duszpasterską prymasa, poczynając oczywiście od Kościoła, ale także gdy chodzi o naród, gdy chodzi o rodzinę. Tak czytając te słowa nauczania prymasa o kobietach, to zawsze tak łapałem się na myśli, jakie one są odważne, zważywszy na czas, w którym były wypowiadane, jakie są one ciągle aktualne. Takie pytanie oczywiście jest, a kto w ogóle o nich pamięta? Czy kto wie o tym, że prymas coś takiego mówił? Na przykład to, że nieraz czytamy w brewiarzu o kobietach. Jest tam powiedziane, że jeżeli one grzeszą, to raczej poruszono mobilitate mentis, ruchliwością umysłu, aniżeli złością. Właściwością duszy kobiecej jest psychiczna ruchliwość umysłu, woli i serca, gotowość służenia innym, lecenia na pomoc. Znacznie mniej jest na świecie leniwych kobiet niż leniwych mężczyzn. Odpasionych leniuchów rodzaju męskiego jest bardzo wielu. Ich symbolem jest pantofel, szlafmyca i głęboki fotel. Konieczny wypoczynek po obiedni i pożądana cisza, bo tata śpi. Oraz nieustanne oczekiwanie na obsługę. To styl ich życia. Bardzo często kobiety same psują ten nieznośny rodzaj, bo w swojej naturze mają za dużo usłużności. Jest to związane z ich kobiecą psychiką. Dlatego Bóg, znając leniwe usposobienie mężczyzn, wybrał do trudnego zadania niewiastę. Przez duże N. To jest ta niewiasta, z której wizerunkiem prymas nie rozstawał się we wszystkich swoich podróżach po Polsce, a jak sam mówił, prowadził cygańskie życie, z tej racją rzeczywiście między Warszawą a Gnieznem i wielu innych miejscach bywał i nie rozstawał się z wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej. Są te zdjęcia, jak prymas czule wpatruje się, można powiedzieć, obejmuje tą ikonę, która zawsze mu towarzyszyła. I tak jak tutaj Pani Paulina we wstępie zaznaczyła, to jest ta kobieta przez dużą literę K, która jest rzeczywiście w centrum jego myśli, rozważań, czynów. Jak mówił, pierwsza chrześcijanka. Ta, która była pierwszą tą wielką monstrancją. Piękne określenie prymasa. Jego teologia maryjna, jego mariologia jest rzeczywiście bardzo głęboka. Ci wszyscy, którzy mówią, że tak zwany przesadny kult maryjny, który rzekomo uprawiał prymas, jest wyrazem jego jakiejś uboższej teologii, nie wiedzą, o czym mówią, bo nie czytają tych homilii, tych przemówień, kiedy prymas właściwie od 1948-1949 roku, od początku swojej posługi na stolicach prymasowskich, aż do końca, w 1981, o Maryi, o Matce Najświętszej mówi bardzo głębokie rzeczy w sensie teologicznym. Nie tylko w kontekście takim, że to jest królowa Polski, że Jasna Góra ma być centrum odnowy duchowej narodu, bo tu widział prymas od początku też we współpracy z zespołem ósemek, właśnie widział Jasną Górę jako nie tylko miejsce wielkich uroczystości kościelnych, religijnych, narodowych, ale też jako miejsce stałej formacji. Dlatego był potrzebny ten instytut, który tworzyły kobiety. I one go organizowały i one go prowadziły na stałe, mimo tych oporów, których przełamywanie brał na siebie prymas. Dlatego to jest wszystko bardzo, bardzo istotne to i układa się w tą całość. Matka Boża jest rzeczywiście w centrum jego rozważań, jak wielokrotnie mówił, określał ją jako współodkupicielka.
Oczywiście Kościół dogmatycznie tego tak nie określa, ale jak wiemy, ta myśl o tym współudziale Matki Najświętszej w męce Chrystusa, to jak zapowiadał prorok Symeon, to przeszywanie jej duszy mieczem w czasie pasji, jest wielokrotnie do tego wracał prymas, jest tym dowodem na to, że rzeczywiście ona stojąca pod krzyżem wtedy, jak właśnie mówił, ta pierwsza chrześcijanka była szczególnie tutaj jakby współuczestniczką tej odkupieńczej męki. Też piękne są te jego słowa. Parę razy w Wielką Sobotę błogosławiony kardynał Wyszyński mówił, że właśnie Wielka Sobota, dlaczego w ogóle sobota jest dniem maryjnym? No bo Wielką Sobotę, kiedy jeszcze Chrystus spoczywał w grobie, kto rządził Kościołem, który rodził się na Kalwarii pod krzyżem? No on mówił właśnie, dawał taką piękną wykładnię, że właśnie w tym dniu Kościołem rządziła Matka Najświętsza, bo ona wiedziała, ona wierzyła. Dlatego są opisy ewangeliczne, że wśród tych kobiet idących do grobu Maryi nie było, bo ona wiedziała, ona już najpewniej też spotkała się ze zmartwychwstałym, ale właśnie Wielką Sobotę ona była tym punktem odniesienia, punktem nadziei dla rozbitych uczniów, bo ona emanowała spokojem, wiarą, pewnością. Dlatego sobota jest dniem maryjnym, to jest ten dzień, jeden jedyny, w którym rządy nad Kościołem przejęła kobieta, Matka Najświętsza. No ale, jak widzimy z tych cytatów, prymas nie miał wątpliwości, że walory psychiki duszy kobiecej są takie, że rola kobiet w Kościele, w społeczeństwie, w rodzinie powinna być po pierwsze uszanowana i powinna być większa. I my mężczyźni, w różnych rolach występujący, czy jako pasterzy Kościoła, czy jako ojcowie, mężowie, powinniśmy też posunąć się w cudzysłowie na tej ławce, pokonać egoizm, jak prymas tutaj nas ładnie podsumowywał. Jak czytałem o tym oczekiwaniu na obsługę i ten głęboki fotel, to mi się przypomniała kanapa papieża Franciszka, o tym, żeby zejść z kanapy. Ale prymas to mówił 25 marca 1960 roku. Jeszcze przed Soborem Watykańskim II. No i właśnie ta rola kobiet. Żeby była jasność, prymas tutaj widział całkowitą równość, to znaczy podkreślając walory właśnie charakteru, psychiki, duszy kobiecej, nie był oczywiście jakimś tam feministą przed, w ogóle jeszcze zanim to słowo weszło w obieg, bo mówił, zwracając się do mężczyzn z Bydgoszczy we wrześniu 1960 roku, najmilsi, spraw współżycia dwojga nie rozstrzygniecie z pomocą techniki, jedynie za pomocą ducha. Rozstrzygniecie je, jeżeli będziecie pamiętali o równych prawach mężczyzny i kobiety w małżeństwie, o swojej wysokiej godności i o godności waszej małżonki. Jest ona nie tylko ciałem, ale i duchem i dzięki temu jest człowiekiem. Trzeba więc uszanować w niej i wielbić nie tylko ciało, które Bóg ukształtował, ale i ducha, którego jej ciało dał. Musisz szanować ją nie tylko dla walorów jej ciała, ale i ducha, bo duch jest, który ożywia. To jest to nauczanie akurat prymasa w odniesieniu do tych równych praw i obowiązków mężczyzny i kobiety w małżeństwie. Oczywiście należy też widzieć w szerszym kontekście w ogóle nauczania błogosławionego kardynała Wyszyńskiego o rodzinie, o małżeństwie, co jest tematem osobnym, rzecz jasna, ale tutaj w tym kontekście jest interesujące, żeby zestawić te słowa wypowiedziane 11 września 1960 roku w Bydgoszczy z tym, co prymas potem mówił w kontekście to, co on nazywał, żeby wystrzegać się dyspens dla ciała od wymogów ducha. Albo inaczej, żeby unikać tak zwanego, jak on mówi, ułatwionego życia. To zwłaszcza w kontekście, kiedy już rozpoczęła się rewolucja związana, bo tak to trzeba określić, rewolucja związana z wprowadzeniem tak zwanych środków antykoncepcyjnych. No i były głosy, naciski na Stolicę Apostolską, żeby dostosowywała się do potrzeb współczesnego człowieka w tym względzie. No a jak wiemy, święty Paweł VI opublikował w 1968 roku encyklikę Humanae Vitae, która potwierdzała
naukę Kościoła, która sprzeciwia się tak zwanej sztucznej antykoncepcji. I tutaj właściwie tylko dwóch kardynałów bardzo mocno wsparło papieża. Kardynał Prymas tysiąclecia, kardynał Karol Wojtyła, który zresztą miał duży współudział w powstaniu tej encykliki, ale ta encyklika spotkała się z jawnym buntem właściwie większości episkopatów europejskich, poczynając od episkopatu zachodnio-niemieckiego, który od 1968 roku przez ponad pół wieku przeszedł drogę od odrzucenia nauczania Kościoła w kwestiach antykoncepcji do błogosławienia tzw. par homoseksualnych. To jest ta itinerarium, ta droga, którą pokonano. A prymas właśnie w latach, jeszcze przed, tuż przed opublikowaniem Humanae Vitae, wielokrotnie mówił, że przestrzegał przed tak zwanym ułatwionym życiem i mówił takie znamienne słowa, że tak najmilsi, słowa Chrystusa są twarde, ale mnie to w ogóle nie obchodzi, że są twarde. Ważne, że prowadzą do zbawienia. Ważne, że prowadzą do zbawienia. I to w zestawieniu z tymi słowami, w których też zwracając się do mężczyzn przede wszystkim, wzywał ich do pewnego wymiaru ascezy, gdy chodzi o kwestie pożycia małżeńskiego i dostrzeżenia właśnie, że małżonka to nie tylko ciało, które przemija w jakiś sposób, ale duch, który jest najważniejszy. I w tym sensie tutaj rzeczywiście prymas, jak widać, stał po stronie kobiet. No bo jeżeli popatrzymy na te wszystkie konsekwencje i zdrowotne, ale i społeczne właśnie rewolucji antykoncepcji, no to przede wszystkim szkody ponosi kobieta, a zyskują właśnie ci męscy egoiści, których tak piętnował, tak chłostał prymas jeszcze zanim ten fakt tej rewolucji kulturowej, tej seksualnej, wprowadzonej przez pigułkę, potem przez rewolucję 68 roku, zaistniał. No właśnie, jeżeli mowa o kulturze, tutaj też warto podkreślić to, że prymas bardzo, bardzo podkreślał, bardzo dostrzegał i cenił rolę kobiet. Uważał, że to, że kultura współczesnego świata ma się źle, w jakimś sensie jest spowodowana także tym, że udział kobiet jest za mały. Zmaskulinizowana, a przez to wynaturzona cywilizacja współczesna o formalnie zboczonych przejawach życia nie jest zdrową cywilizacją. Abyśmy mogli osiągnąć w świecie współczesnym prawdziwą kulturę, bardziej ludzką, a przez to i bardziej Bożą, potrzeba harmonijnego współdziałania w życiu i w całej duchowości współczesnej elementów męskich i kobiecych. Uwaga wypowiedziana, słowa wypowiedziane w sierpniu 1965 roku. A parę miesięcy wcześniej mówił tak: nieraz mówi się i czyta o specjalnych prawach mężczyzny, o prawach mocnej płci. Nie ma specjalnych praw mężczyzny. Z wykrzyknikiem. Nie ma specjalnych praw tak zwanej mocnej płci, wykrzyknik. I mężczyzna i kobieta mają w obliczu Boga jedno, wspólne, chociaż różne zadanie. Dlatego też świat musi wyglądać tak, jak go Bóg zaprogramował w raju, gdy stworzył dwoje ludzi, mężczyzną i niewiastą uczynił. Współżycie ludzi musi być męskie i kobiece zarazem. Kultura, cywilizacja i cały postęp musi być boski i ludzki, męski i kobiecy zarazem. Wychowanie w rodzinie, jeżeli będzie tylko kobiece albo tylko męskie, zawiedzie. Gdy będzie wychowaniem męskim i kobiecym zarazem, wyda swój owoc, bo każdemu potrzeba wartości męskich i wartości kobiecych, aby był pełnym i całym człowiekiem. Niepokalanów, 31 maja 65. Oczywiście w naszych czasach wielu by określiło to jako słowa wsteczne, ponieważ prymas mówi tylko o dwóch płciach. Mężczyzna i kobieta, ale przecież wiemy, że WHO już dawno ustaliła, że tych płci jest ponad 30, zdaje się, a licznik rośnie. No w każdym razie, ale całkiem poważnie, widać, to są lata 60., prawda? Jeszcze przed tymi wielkimi przemianami nie ma mowy o tym, że prymas ulegał jakiemuś klimatowi epoki. On po prostu tak myślał i
nie tylko tak myślał i mówił, ale tak czynił. Bo zacząłem od wspomniania jego czynów, o tym, że otoczył się, że oddał kobietom najważniejsze kwestie swojego duszpasterzowania. On im zaufał. Wiele bardziej niż wielu swoim braciom w biskupstwie, którzy jednak lękali się, jak sam pisał w promemoriach. Także kultura świata współczesnego, żeby uniknąć, jak mówił prymas, formalnie zboczonych przejawów życia, potrzebuje tego pierwiastka kobiecego, żeby nie być zmaskulinizowana, bo to jest prosta droga do klęski. Warto także podkreślić, że prymas dostrzegał, jeżeli zastanawiamy się, co prymas mówił o kobietach. Prymas mówił o kobietach także w kontekście znaczenia i jakże dobroczynnej roli Kościoła i tej cywilizacji, która wyrosła przy Kościele, tej cywilizacji chrześcijańskiej dla wzmocnienia pozycji kobiety, dla afirmacji roli kobiety. Nową epokę w traktowaniu kobiet stworzył nie kto inny, tylko Chrystus, a za nim Jego Kościół i chrześcijaństwo. Wszędzie tam, gdzie ono jest żywe i gdzie wiara jest żywa, jest szacunek dla dziewictwa, dla dziewczęcia, dla kobiety, dla matki i macierzyństwa. Ale gdzie zaczyna się umacniać albo odradzać pogaństwo, wtedy jest atak i zamach na waszą godność, na waszą czystość i skromność, na waszą pozycję społeczną, dziewiczą i macierzyńską. Słowo wypowiedziane na Jasnej Górze 1 czerwca 1958 roku. Czyli to chrześcijaństwo, idąc za naukami Chrystusa, doprowadziło do też faktycznie społecznej emancypacji kobiet. To widać w momencie na przykład, kiedy chrześcijaństwo staje się, wychodzi z katakumb i staje się najpierw tolerowaną, a potem oficjalną religią Imperium Rzymskiego do IV wieku, kiedy kruszy się w związku z tym też ta absolutna władza ojca w rodzinie, który mógł dysponować życiem każdego członka rodziny jak chciał, dzieci i małżonki. Rzeczywiście rola kobiet w rodzinie i w społeczeństwie wtedy jest rzeczywiście dowartościowywana ciągle, prawda? I to jest bardzo charakterystyczne, ale z drugiej strony oznaką degrengolady, czy też kruszenia się cywilizacji chrześcijańskiej jest jakiś wzrost pogardy dla kobiet, dlatego co stanowi prawdziwy skarb kobiecości. I tutaj jest bardzo ważne spostrzeżenie prymasa. Ja czytałem te słowa, mając przed oczyma też te dramatyczne sceny sprzed 2 lat, tych marszów pod znakiem czerwonego pioruna. A prymas mówił 5 sierpnia 1964 roku tak. Napisał ktoś, że odejście mężczyzn od Boga nie jest jeszcze największą tragedią świata, ale odejście kobiet jest tragedią niemalże krańcową, bo w takiej sytuacji nie ma drogi powrotu. Zdają sobie z tego sprawę liczni strategzy bojującego ateizmu, którzy zawzięli się, aby kobiecie odebrać wiarę, bo wówczas zwycięstwo byłoby pewne. 1964 rok. Teraz minęło prawie 60 lat od tych słów. No i widzieliśmy, co widzieliśmy, prawda? I tutaj w tym kontekście zresztą historia nie tylko naszego narodu, ale wielu innych państw potwierdza, że tutaj rzeczywiście, jak prymas mówi, ci strategzy wojującego ateizmu zawsze mierzą w kobiety. To znaczy, jeżeli kobiety się odciągnie od wiary, to wszystko to jest ta pierwsza kostka domina, która porusza cały łańcuch tragicznych wydarzeń, dramatycznych dla chrześcijaństwa, dla cywilizacji chrześcijańskiej, dla pewnego wymiaru właśnie obecności chrześcijaństwa w życiu publicznym i społecznym. Zwróćmy uwagę, że taka jest kolejność, prawda? Najpierw oddziaływuje się w ten sposób, owi strategzy wojującego ateizmu oddziaływują na kobiety, zwłaszcza młode, a potem, jak już grunt jest w cudzysłowie przygotowany, potem przychodzi ważny polityk i mówi, że teraz trzeba rozdzielić Kościół od państwa. No bo grunt już jest przygotowywany, prawda? Z drugiej strony, my jak popatrzymy na przykład na sytuację w Wielkopolsce na początku XX wieku,
Wielu obserwatorów, którzy przybywali tutaj z Niemiec, z głębi Niemiec, z trwogą zauważali, że największą przeszkodą dla germanizacji tych ziem i w ogóle dla stabilności władzy zaborczej nad Wartą, to są Polki. Bo z Polakami, z mężczyznami, to my byśmy sobie dali radę. A to tam oni tam powstania, to tam się tam wyszumią się. Ale wszystko trzyma kobieta. Matka i żona. Rodziny, dom, gospodarstwo, bez Polek, wszystko to by runęło. I my, jako kolonizatorzy, jako germanizatorzy, byśmy mieli o wiele łatwiej. Mało tego, nie tylko, że Polki trzymają te rodziny, te polskie domy i też polską własność w ten sposób, utrzymują, przekazują też pewien etos wychowawczy, pamięć o historii, o polskiej kulturze młodemu pokoleniu, to jeszcze podbierają tych naiwnych Niemców. Polka wampirzyca, Polka uwodząca swoją urodą, poczciwych Niemców, którzy przyjechali tutaj jako kulturtregerzy i wpadają w ich szpon. I teraz dochodzi do małżeństwa mieszanego wyznaniowo, Polka katoliczka, Niemiec protestant i po latach Niemiec już jest katolikiem, dzieci oczywiście są polskie i katolickie. To zauważył przebywający w 1912 roku na manewrach wojskowych w południowej Wielkopolsce, w okolicach Koźmina, przyszły generał, generalny kwatermistrz armii niemieckiej, Erich Ludendorff, który zresztą urodził się pod Swarzędzem, więc znał tę sytuację lokalną. I on pisał w swoich listach właśnie tę zatrważającą diagnozę, że nie dość, że Polki tutaj to wszystko trzymają, gdy chodzi o stronę polską, to jeszcze doprowadzają do tego, że ci biedni Niemcy, ci szlachetni niemieccy mężczyźni, a naiwni, którzy tu przyjeżdżają, wpadają w ich szpony i są straceni dla Niemczyzny i te dzieci też. Ale dlaczego? I teraz jest klucz sprawy. Ludendorff pisze, że bo Polka chodzi regularnie do kościoła, do konfesjonału, a w konfesjonale czeka na nią kolejny wróg Niemczyzny, ksiądz katolicki. I ta Polka wierzy we wszystko, co on jej powie. I potem to idzie takim, nazwijmy to, pasem transmisyjnym i w ten sposób dochodzi do destrukcji. Ale wracając właśnie do słów prymasa, prawda? Że jeżeli kobiety będą trwać przy tej kulturze obyczajowości chrześcijańskiej, to wszystkie zabiegi strategów wojującego ateizmu runą, nie spełnią się. Prawda? I to jest bardzo, zwróćmy uwagę, prymas nie tylko stawiał trafną diagnozę historyczną, można powiedzieć, ale wyciągał z niej wnioski dla tu i teraz, wtedy, prawda, w latach 60., 70., opierając, tak jak już mówiłem na początku, te wszystkie swoje najważniejsze, największe dzieła właśnie o kobiety. I komuniści to doskonale widzieli i wiedzieli o tym, dlatego ta zniesławiająca propaganda przez bezpiekę rozpowszechniana, że no tam prymas z tymi kobietami, to tam nie wiadomo, co oni tam robią. No tam te szeptana propaganda, że to są kochanki, czy tam ta kochanka i tak dalej. Chodziło oczywiście o zniesławienie, ale z drugiej strony to był dowód na to, że oni dostrzegli to niebezpieczeństwo i próbowali swoimi tam tymi sztuczkami, jak to mówił prymas, diabelskim pazurem działać, nieskutecznie, ale to pokazywało jednak tą trafność strategii duszpasterskiej prymasa, która wypływała z jego wielokrotnie przy różnych okazjach powtarzanej wysokiej oceny kobiet. On nie był koniunkturalistą w tym sensie, on nie mistrzył się. Zresztą jak sam mówił, ja jestem nauczycielem narodów w Kościele, nie jestem tutaj po to, aby komukolwiek schlebiać. Powiedział w lutym 1981 roku w Gnieźnie. I kobietom też nie schlebiał, no ale można powiedzieć, bardziej chłostał mężczyzn jednak. No w każdym razie tak. I to jest taki dowód na to, że prymas wiele miejsca
wiele problemów też związanych, które spotykały kobiety, on dostrzegał. I można powiedzieć, wyprzedzał swój czas. No bo prymas w czasach, kiedy patrzono jeszcze, no można powiedzieć tak oględnie, niezbyt chętnie na kobietę, która była w stanie błogosławionym, a nie była mężatką. Prymas, no właśnie, wyprzedzał swój czas, zachęcał do tego, żeby tej kobiety, tej matki, a nie żony, no nie pogardzać nią. I mówił na Jasnej Górze 10 października 59 roku. Często patrzyło się na nie, na te matki nieślubnych dzieci, jako na osoby niegodne naszego spojrzenia. Jakbyśmy się bali, że nasze czyste oczy przybrudzą się spojrzeniem na nie. Dzisiaj trzeba na to spojrzeć nieco inaczej. Większym bohaterstwem jest ponieść konsekwencje chwilowej słabości, nieszczęścia, gwałtu, przymusu czy pomyłki, niż ułatwić sobie sprawę drogami tak bardzo dzisiaj zachwalanymi, uchodzącymi nawet za zasługę. Czytaj aborcję. Wrogiem jest dziecko, które się rodzi, a przyjacielem to, które się nie rodzi. Matka, która nie rodzi, ma zasługę. Matka, która urodzi, jest bezwzględnie podejrzana. Na tle takiego obłędnego wprost sposobu myślenia bohaterstwem jest, jeżeli jakaś nieszczęśliwa dziewczyna, która padła ofiarą, chce być konsekwentna i decyduje się wyprowadzić na świat kształtujące się w niej dziecko, dać mu życie i wychować je, w dzisiejszych warunkach jest to po prostu bohaterstwo i okupienie win. Dlatego dążymy, aby im zmontować pomoc. To mówił prymas i tak działał. Pomoc dla matek nieślubnych dzieci. To jest rok 59, to jeszcze te czasy były, kiedy, no tak jak prymas mówił, że to spojrzenie na te matki nieślubnych dzieci no, było zupełnie inaczej niż w naszych czasach, niż jeszcze 20-30 lat temu. Nie ma co tutaj nikogo specjalnie co do tego przekonywać, ale te słowa są kolejnym dowodem na to, że prymas no, nie mistrząc się, tak jak mówię, do ducha czasu, on kierując się przede wszystkim miłością i sprawiedliwością, no właśnie wyciągał rękę, widział te problemy. Widział to znacznie szerzej, bo jak się czyta prymasa, ileż miał on do powiedzenia o kobietach i do kobiet. Na przykład o urodzie. Wiecie, co to znaczy ładny? To znaczy pełen ładu. Musicie być ładne, to znaczy uporządkowane, zharmonizowane we wszystkim. Uczucie musi być w harmonii z wolą i rozumem, a całe zachowanie zewnętrzne musi być wyrazem ładu wewnętrznego. Musi być ładne. Nie może się zdarzyć, by dziewczyna wewnętrznie czysta i pełna godności zachowywała się jak chłopczyca, od bo jest taka moda. List do dziewcząt z 1958 roku. I to, co prymas, co jego szczególnie bolało, no to jest właśnie to, co komuniści nazywali aktywizacją zawodową kobiet. Słynne hasło kobiety na traktory, prawda, i to tam w kolejnych dekadach PRL-u było modyfikowane, ale to było przedstawiane jako wielkie osiągnięcie, prawda, polityki społecznej PRL-u, że właśnie kobiety aktywne zawodowe. Ale czy obraz tych poczciwych kobiet, jak jakichś potworów w buciarach, włóczących się po ulicy, popychanych przez ludzi pracy codziennej i trudu, to jest tak wielki postęp? Czy już naprawdę nie ma dla kobiety w narodzie innej pracy? Czy nie warto pomyśleć, do czego by się ona lepiej nadała? Widziałem niedawno, jak kobieta i mężczyzna jednakowo ubrani dźwigali na ulicy do spółki ogromne kosze od śmieci. On sobie radził jako tako, ale ona? To przemówienie do studentek z maja 1958 roku. I w związku z tym prymas wielokrotnie powracał też do postulatu tej płacy rodzinnej, prawda? Żeby mężczyzna dostawał takie wynagrodzenie, które by pozwalało im utrzymać i dzieci, i małżonkę, która poświęcając się, wykonując pracę
dla domu, ale i dla całego narodu, opiekując się dziećmi i rodziną, no właśnie też miała to utrzymanie. Bo jak prymas mówił w 1968 roku, tak zwana polityka społeczna i gospodarcza musi liczyć się z tym, że ojciec rodziny, aktualnie pracujący i pobierający uposażenie, jednocześnie wychowuje rodzinę katolicką i w ten sposób pracuje na rzecz społeczności. Rozwiązywanie zagadnienia przez to, że matka idzie do pracy, gdy zarobek ojca nie wystarcza, tworzy błędne koło, bo wymaga od dwojga pracy dodatkowej. Kobieta pracująca zawodowo jeszcze ciężej pracuje w domu po powrocie z pracy. Takie zjawisko nie da się utrzymać na dłuższą metę bez powstania powszechnych psychoz dziecięcych i nerwic kobiecych, co niestety już dzisiaj często się zdarza. 20 maja 1968 roku. Po raz kolejny prymas stoi po stronie kobiet. Jak gdyby też rozbijając tą propagandową narrację o tym wyzwoleniu emancypacji społecznej, prawda? Tak jak w kontekście, o czym już była mowa, tych kwestii, nazwijmy to, relacji między małżonkami, prawda, antykoncepcja, że też na tym właściwie wygrywają głównie mężczyźni i ich egoizm. Tak samo tutaj prymas zwraca uwagę, że tak zwana aktywizacja zawodowa kobiet to de facto nałożenie na jej barki podwójnego wysiłku, no bo wykonuje pracę zawodową, a po powrocie z pracy wszystkie inne obowiązki domowe, które i tak by wykonywała. I w tym kontekście prymas, no właśnie, kierując się tą przede wszystkim miłością, ale i sprawiedliwością, roztropnością, tak widział tę sprawę kobiet. Więc jeszcze raz powracając do pytania zawartego w tytule naszego wykładu. Co prymas mówił o kobietach? Mówił bardzo dużo, mówił w różnych kontekstach i mówił zawsze z wielką życzliwością. Mówił szczerze, nie kierując się jakimiś koniunkturalnymi porywami, czy też modnymi ideologiami taką czy inną świata współczesnego, tylko on tak zawsze mówił i zawsze czynił. I dzięki tej wielkiej otwartości, wielkiego zaufania prymasa dla kobiet, świeckich, mówimy o Instytucie Prymasowskim Jasnogórskich Ślubów Narodu, to były świeckie panie, mężatki, no to doszło do realizacji rzeczywiście wielkiego programu duszpasterskiego, który pozwolił Polakom, Kościołowi w Polsce przejść przez Morze Czerwone w tym najtrudniejszym momencie, jak ja to mówię, środka przeprawy, czyli kiedy wzrastało to nowe pokolenie, które nie znało już II Rzeczypospolitej, prawda, ludzie, którzy urodzili się po II wojnie światowej i którzy byli wprowadzani do tego dziedzictwa narodu ochrzczonego właśnie przez prymasa, który przez Jasnogórskie Śluby Narodu, Wielką Nowenę, obchody milenijne, no właśnie dokonywał tej wielkiej katechezy narodowej, ale z wielką pomocą właśnie tych kobiet, do których on, świeckich kobiet, do których miał wielkie zaufanie, a wszystko to pod opieką tej najważniejszej kobiety, pierwszej chrześcijanki, współodkupicielki Matki Najświętszej. Bardzo dziękuję. Dziękujemy panu profesorowi za wykład. Ja zanim oddam jeszcze głos państwu do zadawania pytań, chciałabym zapytać, ponieważ tak, dowiedzieliśmy się, co prymas Wyszyński mówił o kobietach, a ja chciałabym jeszcze dopytać, jakie były reakcje na to, co on mówił wśród społeczeństwa, w kościele. Dowiedzieliśmy się już troszeczkę podczas wykładu, co władza myślała na ten temat. Tak. No naród ochrzczony oczywiście przyjmował to z wielką radością, zwłaszcza ta najbardziej pracowita część narodu ochrzczonego, czyli kobiety. No bo jak widzimy, to widać także na zdjęciach z różnych miejsc, obchodów milenijnych, ale nie tylko, tłumy, które oczekiwały czy otaczały prymasa, w dużych, małych miejscowościach, no to tam można powiedzieć w pierwszej linii to przede wszystkim są panie. Oczywiście propaganda komunistyczna dokonywała tutaj takiego zabiegu znanego od lat, prawda, że jeszcze zanim pojawiła się taki propagandowy komunikat o moherach,
no to oni wtedy mówili o starszych kobietach, dewotkach, prawda, no to wiadomo, no to jest taka deprecjacja, takie pogardzanie właśnie przez tych, którzy tak mówili o kobietach w samych superlatywach oficjalnie. No ale były kobiety słuszne i niesłuszne. Tak zwane niesłuszne, czyli te wierzące, te, które były przy kościele, przy prymasie. No i tu oczywiście była powszechna rzecz jasna akceptacja. Prymas wielokrotnie stykał się z taką, no można powiedzieć, oznakami no, przywiązania do niego i ze strony kobiet i mężczyzn. Tutaj właściwie trudno tak specjalnie wyróżniać i tutaj ta ogólna społeczna reakcja była zawsze bardzo życzliwa. Komuniści robili tą wrogą robotę, wykorzystując właśnie to też, czy próbując wykorzystać na niekorzyść prymasa i kościoła, to jego wielkie zaufanie do kobiet, otwarcie, też współpracy z kobietami świeckimi, to się też nie udało. To było po prostu zbyt grubymi nićmi szyte, doskonale wiedziano, że to jest kampania, jedna z wielu kampanii zniesławiających prymasa. Prawda? Że a to zdrajca, a to, że zaprzedał się Niemcom, a to teraz, że on jakiś ma tam cały wianuszek kochanek i tak dalej. No to chodziło po prostu o jakiś kolejny odcinek tej kampanii dyfamacyjnej. I to o tym doskonale wiedziano, no ale właśnie prymas, tu jeszcze warto też podkreślić, bo niedługo będziemy, konkretnie 8 czerwca, będziemy mieli 25-lecie kanonizacji przez Jana Pawła II, króla Polski. To był, jest do tej pory jedyny kanonizowany władca Polski, Jadwiga Degawańska. Ona, jak przystało na Polskę, to jedyny święty król w Polsce to kobieta. Bo Jadwiga była koronowana, przypomnijmy, w 1384 roku na króla Polski. 2 lata przed ślubem z Jagiellą. I od jej zgody zależało wszystko. Bo panowie krakowscy mogli sobie snuć różne plany, dalekosiężne unii z Litwą, ale bez zgody króla nic by z tego nie wyszło. Jadwiga poświęciła swoje szczęście osobiste. Poświęciła nawet prestiż swojej dynastii. Andegawanowy, to wtedy to była jedna z, może jak to dzisiaj mówi młodzież, top of the top. W korzeniach francuskich, panująca we Włoszech i na Węgrzech, no europejska pierwsza liga. Teraz z jakimś człowiekiem z pogańskiej Litwy. Jagiellą. To nie słyszę. No w każdym razie 25-lecie tej kanonizacji, dokonanej w 1997 roku. I wtedy w tej homilii kanonizacyjnej Jan Paweł II mówił, jakże bardzo pragnąłby być tutaj prymas tysiąclecia. Jakże on się starał o tą kanonizację. I rzeczywiście w wielkim w tym nauczaniu prymasa Jadwiga, święta Jadwiga, teraz święta Jadwiga, ciągle jest obecna, jest pokazywana przez prymasa jako właśnie wzór władcy chrześcijańskiego. To jest to, co Kościół dał światu, to znaczy święci królowie, jak mówił prymas. I takim przykładem jest Jadwiga, która nie tylko upominała się o ubogich poddanych krzywdzonych przez królewskich urzędników, ale mówiła do swojego królewskiego małżonka, który krzywdy naprawiał, dobrze, ale kto im łzy wróci? I to jest tu rzeczywiście prymas tą kluczową rolę kobiety, rzeczywiście w tym przypadku króla Jadwigi Świętej, dzisiaj już oficjalnie on dostrzegał, wielokrotnie do niej wracał i też widział, dostrzegał tą zbieżność chronologiczną, zwróćmy uwagę, to jest bardzo ciekawe, to często nam umyka. W 1382 roku ikona jasnogórska przybywa do Polski, jest osadzona przez Władysława Okolczyka w Częstochowie na Jasnej Górze. 1384 koronacja Jadwigi na króla Polski, 1385 unia z Litwą, 1386 chrzest Litwy, początek chrystianizacji Litwy. Tak się tworzy potęga jagiellońska. No, jak mówił Jan Paweł II na tej ofiarnej miłości Jadwigi, nie na krwi i żelazie. No i nie sposób dzisiaj nie przywołać tej postaci Jadwigi, no bo jak mówił i papież, i prymas, Jadwiga była
patronką chrystianizacji Litwy, ale i zjednoczenia Polski, Litwy i ziem ruskich. Ziem ruskich. W kontekście właśnie tego, co widzimy, co się dzieje, jak żeby nie zapytać się, czy czasem opatrzność nam nie przypomina teraz o tym, że trzeba by jednak odkryć w jakimś sensie to, że mamy świętego króla Jadwigę. Kto dzisiaj to pamięta, że mamy świętego króla? Francuzi mają Ludwika, Czesi mają Wacława, Węgrzy mają Stefana, Norwedzy mają Olafa, Anglicy mają Edwarda, Jedmunda nawet. A my? Mamy? Mieszko Chrobry? Nie mamy. Jeden jeszcze nawet zabił biskupa, Bolesław Śmiały. Kto dzisiaj pamięta o tym, że był, jest święty król Jadwiga na imię mu? I jakże bardzo doceniana także przez prymasa. Rzeczywiście to są znamienne słowa. Zachęcam wszystkich, żeby jeszcze raz sobie odświeżyć tą jedną z najpiękniejszych, ale też najbardziej przejmujących homilii Jana Pawła II, wtedy wygłoszona 8 czerwca 97 podczas kanonizacji Jadwigi, bo to jest rozmowa świętego papieża ze świętym królem. Długo Jadwigo czekałaś na ten dzień. Się zwraca do niej. Jadwigo, długo czekałaś. Umiłowana przez cały naród. 600 lat minęło od twojej śmierci. To jest no wstrząsające takie pomyśleć. Święty papież rozmawia ze świętym królem. I mówi wtedy, jakże bardzo pragnął sługa Boży, wtedy sługa Boży kardynał Wyszyński, żeby dożyć tego dnia. On chciał tego dnia. Dożyć tego wielkiego dnia kanonizacji. Jan Paweł II nazywał to dopełnieniem obchodów milenijnych. Teraz zwróćmy uwagę. To jest właściwie kanonizacja Jadwigi jest w tym sensie drugą taką potężną nauką, którą nam Jan Paweł II zostawił. Pierwszą to było nauczanie w 1991 roku, jak przyjechał do Polski po raz pierwszy po oficjalnym ogłoszeniu upadku komunizmu. I drugi akt, niestety równie zapomniany, to jest kanonizacja Jadwigi. I to nauczanie, które wtedy papież sformułował, które pozostaje w doskonałej łączności z tym, co mówił błogosławiony kardynał Wyszyński o Jadwidze. Jako o tym wielkim, świętym władcy, który, jego wielkość polegała na tym, że rozpoznał powołanie, nie tylko swoje, osobiste, ale także powołanie Polski. Powołanie Polski. Teraz jesteśmy w czasach, kiedy bardzo mało ludzi zadaje pytanie polskiej historii i w ogóle Polsce, po co? A po co w ogóle jest Polska w tym miejscu Europy? Po co? I wydaje się, że ciąg wydarzeń ostatnich miesięcy jak gdyby bardzo czytelnie nam wskazuje, że powinniśmy po pierwsze sobie to pytanie raz jeszcze zadać, i szukać na nie odpowiedzi, kierując się przykładami właśnie takich świętych osób jak Jadwiga, jak Jan Paweł II, jak błogosławiony prymas Wyszyński. Prawda? U źródeł potęgi Jagiellońskiej była kobieta, właściwie dwie kobiety. Przybyła królowa Polski w swoim wizerunku jasnogórskim i król Polski koronowany w 1384 roku. Pana Boga nie ma przypadku. Także tutaj rzeczywiście to takie spojrzenie na rolę kobiet wolne od ideologicznego zacięcia w którąkolwiek ze stron, tylko patrząc na te fakty i pewne też zbieżności historyczne jest bardzo nam dzisiaj potrzebne. Dziękuję serdecznie panie profesorze. Zapraszamy w takim razie do zadawania pytań, wygłaszania refleksji. Proszę. Pod koniec pan profesor tutaj powrócił do świętej Jadwigi. To jest dla mnie jakiś pretekst, żeby nawiązać, że właściwie życiorys, biografia Jana Pawła II, świętego Jana Pawła II i błogosławionego kardynała przenikała się na cel. Również w tym temacie po prostu ci nasi pasterze i kobiety. Praktycznie to była jakby kontynuacja, nie mówiąc o tych symbolicznych scenach i powiedzeniach, że bez kardynała Wyszyńskiego nie byłoby Jana Pawła II i tak dalej, i tak dalej.
ale właściwie ich życiorysy, osobiste życiorysy. Tracili matki i tak dalej, też taki wątek osobisty. Po prostu, ale również ta druga Rzeczpospolita. Ta druga Rzeczpospolita, która wyrosła, jak pan profesor tutaj powiedział, dzięki heroicznej postawie kobiet w okresie zaborów. To kobiety wielkopolskie, w czasie tej pracy organicznej i tak dalej, można tutaj wymieniać szereg kobiet, które tutaj wiernie służyły, przeciwstawiały się tej germanizacji, a z drugiej strony kobiety w zaborze rosyjskim, które razem szły po powstaniu styczniowym na Syłkę. A więc właściwie splatały się te losy tych kobiet, tych heroicznych kobiet, w tej II Rzeczpospolitej. Tak sobie pomyślałem, że często są pokazywane na kartach historii spotkania na przykład Józefa Piłsudskiego, marszałka, z wiarusami powstania styczniowego. A przecież tych kobiet również było, też to były, to nie byli wiarusi, oni najwyżej w służbach sanitarnych, w jakichś humanitarnych akcjach i tak dalej. Przecież mamy dużo kobiet, no przecież nawet błogosławiony ksiądz kardynał był wyświęcany równolegle siostrą Trzaską, gdzie również zderzył się po prostu osobiście w lasach. Praktycznie w tym okresie dwudziestolecia międzywojennego mamy szereg kobiet. No chociażby wracając, również tutaj chyba była beatyfikacja świętej Urszuli Leduchowskiej. Naprawdę coś kapitalnego, jeśli chodzi o życiorys, o patriotyzm i tak dalej, związana z Kniewami, Wielkopolska. A więc tutaj na pewno no, kobiety taka jak zawsze powinna być też na ołtarzach, chociaż ostatnio dostała najwyższe odznaczenie Orła Białego Zofia Kossak-Szczucka. Jeśli jej życiorys byśmy powiedzieli, to ona by się też nadawała na ołtarze. Naprawdę, jeśli ktoś dokładnie zna życiorys Szczucki. No chociażby taka słynna kobieta, z drugiej strony naukowiec Maria Curie-Skłodowska w okresie międzywojennym. Instytut Radowy i tak dalej. Tu można w nieskończoność wymieniać szereg zasłużonych kobiet, które rzeczywiście w okresie międzywojennym również bardzo dużo, no chociażby teraz mi się nasunęło, poetka, która właściwie większość życia spędziła w Poznaniu, Kazimiera Iłakowiczówna z rodowodem kresowym i tak dalej. A więc praktycznie ja uważam, że te dwa życiorysy, to duszpasterzowanie i księdza kardynała Wyszyńskiego, i Jana Pawła II, jakby były symetryczne. Chociażby w tym kontekście, co pan profesor mówi o kobietach, przecież jego pozycje Jana Pawła II są pomnikowe, jeśli chodzi o kwestie seksualności, kobiecości i tak dalej, i tak dalej. Jest pewne rozwinięcie właśnie myśli kardynała, bo w cieniu kardynała się wychowywał, bo był trochę młodszy. Na początku przecież XX wieku Jan Paweł II, rocznik 20. A więc tu, ale mi się tak nasunęło i uświadomiło, że rzeczywiście za mało w kontekście beatyfikacji właśnie kardynała Wyszyńskiego za mało się mówiło na ten temat. Ja nie słyszałem w kościele takiej homilii, przepraszam za określenie, jak tutaj pan profesor wygłosił, bo w pewnym sensie naprawdę to jest ujmujące tak mówić o kobietach w kontekście pewnego nauczania Duchu Ewangelii. Naprawdę uważam, że tego brakuje, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, bo pan profesor bardzo tutaj powiedział o tym strajku kobiet i tak dalej, o wtargnięciu do kościołów i tak dalej, gdzie nawet jedna, która wtargnęła chyba w Toruniu do kościoła, jest przymierzana przez lewicę na premiera. To jest wysyp tych premierek teraz. No, tu jest pewien, znowu przesada, jakiś parytet i tak dalej. Jak się traktuje ewangelicznie
posłannictwo kobiet nie potrzebuje być żadnych parytetów. To są sztuczne sprawy. Taki par, ile premierów, ile ministrów, ile dyrektorów, prezesów i tak. Przepraszam, to się rozgaduje. Nie, nie, to bardzo, bardzo cenne, bo w tej galerii kobiet, bo tutaj pan oczywiście w skrótowy sposób, bo nie, to jest temat na zupełnie osobny cykl wykładów inny, ale tak, tylko tak chciałbym zwrócić uwagę, no bo jesteśmy w Wielkopolsce i niedługo będziemy mieli stulecie w przyszłym roku śmierci Jadwigi Zdziałęskich-Zamojskiej. Absolutnie ważnej postaci w kontekście tym, o czym mówiliśmy, z ustrzeżenia wiary, obyczaju, kultury narodowej, jej program pedagogiki chrześcijańskiej, te szkoły właśnie, ta szkoła miłości ojczyzny. Są dostępne też, to można nawet sobie w internecie znaleźć tą jej książkę o miłości ojczyzny. Takie bardzo katolickie podejście, twardo stąpające po ziemi, ale sięgające sercem i głową spraw duchowych i niebiańskich. Także to łączenie, to co prymas też często powtarzał, że w katolicyzmie jest to umiejętność syntezy, łączenia spraw ducha, ciała we właściwych proporcjach. I to u Jadwigi właśnie Zamojskiej jest. Także w przyszłym roku mamy stulecie. Wiem, że są starania, aby przekonać naszych, znaczy naszych nie tylko wielkopolskich, oczywiście parlamentarzystów w Warszawie, żeby ogłoszono rok przyszły rokiem Jadwigi Zamojskiej, Zdziałęskich. To oczywiście byłoby bardzo, bardzo cenna rzecz w kontekście o tym, o czym pan tutaj mówił właśnie, że rzeczywiście my często, tak jak prymas mówił, zbyt zmaskulinizowane podchodzimy do tych historii Polski, ale przecież no, pamiętajmy te momenty zwrotnicowe w naszych dziejach. Pierwszy, chrzest, Dobrawa. Unia Polsko-Litewska, Jadwiga. Ten zbiorowy, wielki, ale nieznany, ciągle zapomniany bohater kobiecy, to co pan wspomniał tutaj, rola kobiet w przetrwaniu narodu i walce narodu o niepodległość narodzin II Rzeczypospolitej. Prawda? My oczywiście sobie wizualizujemy przede wszystkim powstanie warszawskie, sanitariuszki, prawda, i tak dalej, znana sprawa, ale te rzeczy, o których pan wspomniał przed chwilą, te aspekty, czy te osoby, to wszystko trzeba przypominać, nie w kontekście, żeby służyć jakimś ideologicznym zapotrzebowaniom, tylko po prostu prawdę historyczną pokazać, że rzeczywiście trzeba pokazywać no, takie postaci właśnie, czy jak Jadwiga Zamojska, czy też ja pamiętam, jak pracowaliśmy nad tymi podstawami programowymi do nowego przedmiotu, do tego hitu, ale też były rewidowane podstawy do historii, do przedmiotu historii. Też tam wpisywaliśmy, co nie wszystkim się podobało właśnie, czy Irenę Sendlerową, czy zaangażowanie polskich zakonnic w przechowywanie dzieci żydowskich w czasie II wojny światowej. I nagle te środowiska, które tak dużo mówią o kobietach, o tym, że trzeba więcej o kobietach, nagle jakoś się okazało w tym przypadku, były to niesłuszne kobiety. Dziękujemy. Zapraszamy do zadawania pytań. 25. liceum jest imienia Zamojskiej Jadwigi. 25. liceum w Poznaniu, na Liniakach. Imieniu Jadwigi Zamojskiej. Ona już jest sługą Bożą, bo proces beatyfikacji w 2012 roku została ona chyba już i sługa Boża. Służebnica, tak, ale gdyby ta inicjatywa się powiodła, no to że mówię o roku Jadwigi Zamojskiej, no to rzecz jasna by było to, gdy chodzi o kwestię edukacyjną, żeby ludzie po prostu zapoznali się z tą postacią, nie tylko w Wielkopolsce, chociaż pewno i w Wielkopolsce wielu nie zna, ale też być może by no, popchnęło do przodu w jakimś sensie też proces beatyfikacyjny, no bo tutaj kwestia kultu, prawda, też jest bardzo istotne. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze jakieś pytanie do Pana Profesora? Ja chciałam się zapytać o te ósemki. Czyja to była inicjatywa prymasa, czy kobiet i kiedy one właściwie się zawiązały? No ta znajomość, to jak mówię, ona się zaczęła jeszcze w czasie II wojny światowej. Potem
Potem, no potem to już się jeszcze tylko rozwijała, umacniała. Trudno tutaj nazwać, czy wskazać inicjatywę. Oczywiście bez, no można powiedzieć, takim czynnikiem sprawczym był prymas wcześniej, biskup, prawda, Stefan Wyszyński, bo bez jego tutaj też autorytetu one same by nic nie zrobiły, ale on rzeczywiście darzył je wielkim zaufaniem, powierzył im najważniejsze rzeczy, jak sam pisał i nigdy się nie zawiódł. Tam rzeczywiście trudno, znaczy nie ma miejsca w jego zapiskach czy innych wypowiedziach, w których by on skarżył się na te ósemki, na te panie, które potem tworzyły Prymasowski Instytut Ślubów Jasnogórskich Narodów. I to one, to też trzeba powiedzieć, one po 81 roku, po śmierci prymasa, niedługo 28 maja będzie kolejna rocznica, 41, no to one też, można powiedzieć, przechowywały tą, jakby to powiedzieć, pamięć o tych wielkich dokonaniach prymasa. One dokumentowały i dokumentują dzieła zebrane prymasa z 20 tomów, czy 21 tomów już doprowadzonych. Bardzo ładnie edytorsko wydane i tu rzeczywiście, to jest rzeczywiście ta rola właśnie też kobiet, można powiedzieć już po śmierci prymasa, w tym, żeby ta pamięć o nim nie zaginęła. Bo tak jak pan wspomniał, że brakowało pewnych wątków przy okazji beatyfikacji prymasa, ale zwróćmy uwagę, proszę państwa, to już zaczyna się robić tak jak z kanonizacją Jana Pawła, że było i minęło. Nawet tej kanonizacji. No, tak, no to wiadomo, ale chodzi mi o takie pamięci tych ludzi, którzy nie są jakoś ideologicznie uprzedzeni do Kościoła, tylko no jest odfajkowane, mamy to, prawda? I tak samo tutaj z beatyfikacją prymasa. Właściwie kto poza Stowarzyszeniem Civitas Christiana w Poznaniu po beatyfikacji robi jakieś regularne spotkania tego typu, o świecie myśli, działalności prymasa, błogosławionego prymasa Wyszyńskiego. No, pytanie retoryczne niestety. Proszę bardzo. Panie profesorze, chciałem przede wszystkim podziękować za to wszystko, co pan robi i za dzisiaj to samo. Dzięki panu rzeczywiście, no muszę powiedzieć, że nie chcę tutaj przedłużać, ale to, co pan dzisiaj mówił odnośnie geniuszu kobiecy, bo później święty Jan Paweł II również o tym mówił, ja mógłbym tutaj bardzo długo mówić, ale nie będę, tylko powiem, że zarówno moja mama i moje najbliższe otoczenie oraz nauczyciele szkoły podstawowej i średniej to były te postaci, które się wpisują w to, co pan profesor powiedział. Powiem tylko, że wychowawczyni szkoły podstawowej, no po prostu cudowna kobieta, tajne nauczanie w czasie II wojny światowej, bratanica Harasiewicza. Myśmy na lekcjach wychowawczych w szkole podstawowej muzyki Chopina słuchali. Ona uczyła nas, klasy były 46-osobowe, ona uczyła nas, jak zachować się przy stole. Powiedziała, że nie we wszystkich rodzinach i tak dalej. Nie powiem, kółko dramatyczne. Korespondowaliśmy z panem Gołubiewem, który wtedy był, prawda, na indeksie i tak dalej. No wiele rzeczy, także potwierdzam to, panie profesorze. I dał mi pan możliwość przypomnienia sobie tego, także za to dziękuję. I powiem jeszcze coś, jak wpisało się to, co tutaj pan profesor mówi i to działanie, charakter prymasa błogosławionego. Ja miałem taką sytuację, nie chcę tu o swojej osobie mówić, ale tak to wyglądało. Z komitetu prymasowskiego pani nie Michalska Janina, tylko ta druga, która paręnaście lat temu jestem w ośrodku, tak, końska chyba, jest w Bieszczadach z siostrą przełożoną z Komańczy, przyjechała do Myćkowców. Ja tam akurat sobie siedziałem w kawiarni świętego Franciszka, bo tam jeżdżałem z panią ośrodek. I one głośno rozmawiają, jak jedzą obok, i proszę sobie wyobrazić, że ta pani Bochońska mówi, że mam 90 lat, jadę szlakiem prymasa Wyszyńskiego. Ja wtedy intuicyjnie mówię, wie pani, a ja miałem szczęście w 57 roku, będąc na pielgrzymce z niewidomymi, krzyżną siłę i prymas właśnie stał tego. I ona podchodzi do mnie, ja wstaję, proszę państwa.
A ona mówi, jak prymat. Ja mówię, przepraszam bardzo, ja nie jestem godny. Później to, prawda, znalazłem w zapiskach, prawda, gdzie i rzeczywiście, ale wracając do tego pierwszego wątku, no i oczywiście miła rozmowa się wywiązała na ten temat, ta siostra przełożona zapraszała, tam byłem w komencie parę razy, zresztą w zeszłym roku też byłem. I muszę powiedzieć, że spotkałem wiele osób w życiu, pań, kobiet, które właśnie to, co tutaj pan profesor powiedział, po prostu można zidentyfikować i po prostu jako świadectwo, już nie chcę głębiej chodzić, bo uratowane życie w krótku mojej mamy w sytuację kilka istnień ludzkich, o czym się dowiedziałem często, po śmierci mamy, bo się nie chwaliła, po prostu sytuacja po prostu i to, co tutaj pan profesor powiedział, w tym jednym przypadku tam było uratowanie życia osoby, która została oszukana przez człowieka i to było nieśródne dziecko. Dziś jest to najszczęśliwsza osoba, bo to daleka rodzina, najszczęśliwsza osoba wśród pięciorga, bo tak Pan Bóg pokierował owoce. Bardzo dziękuję. Jeszcze mam pytanie poza programem. Czy Pan Profesor jest dzisiejszym solenizantem? Bo dzisiaj też mam dużego. Tak. Niech żyje nam. Życzymy. I zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Bóg zapraszam. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I omawiamy Pana wystąpienia, bo naprawdę jest Pan tutaj duży. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy za obecność na wykładzie. Dziękujemy Panu Profesorowi za bardzo ciekawy wykład. Miejmy nadzieję, że w Kościele i w Ojczyźnie myśl prymasa Wyszyńskiego o kobietach będzie obecna. Zapraszamy na kolejny wykład pana profesora w środę 22 czerwca o godzinie 18 pod tytułem Prymas Wyszyński wobec mowy ojczystej. Dziękujemy jeszcze raz. Bardzo dziękuję. A propos 100 lat, to przypomina mi się, jak prymas odpowiadał, jak nam śpiewali 100 lat. 100 lat? My jesteśmy ludźmi wierzącymi. Co to znaczy 100 lat wobec wieczności? Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.